Katarzyna, studenci dla Rzeczypospolitej, oddział rzeszowski. Witamy pana Janusza Palikota, polskiego przedsiębiorcę, polityka, posła na Sejm 5., 6. i 7. kadencji, założyciela i lidera twojego ruchu, przewodniczącego koła parlamentarnego Ruch Palikota. Dzień dobry, witam. Co pana zdaniem zasługuje na wyróżnienie w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia? Czy pana zdaniem Rzeszów godnie nazywany jest stolicą innowacji? Muszę powiedzieć, że jestem zazdrosny. Mieszkam teraz w Lublinie. Zawsze była taka cicha rywalizacja między Rzeszowem a Lublinem. No ale naprawdę ostatnie 10 czy nawet więcej, 15 lat to Rzeszów się rozwijał szybciej niż Lublin. Dopiero w ostatnich kilku latach nastąpiła ponownie zmiana i przyspieszenie rozwoju trochę w Lublinie. Ale no to, co Rzeszów jakby zyskał, to zyskał. I akademicko, bo się rozbudowało bardzo środowisko akademickie, ale przede wszystkim i cała ta Dolina Lotnicza wokół Rzeszowa. I także sam Rzeszów, no odnowiona Starówka, odnowionych wiele innych miejsc, podłączenia autostradowe do całej Europy. To są lotnisko rozbudowane, to są naprawdę wspaniałe elementy i rzeczywiście przez fakt tego rozwoju środowiska akademickiego i przemysłu lotniczego, no Rzeszów wszedł w obszar takich wysokich technologii. To fantastycznie, dlatego że przemysł i właśnie budowanie miejsc pracy w wysokich technologiach daje największą szansę wzrostu wynagrodzeń, co jest zmorą w Polsce. Polacy zarabiają bardzo mało, są najgorzej opłacanymi Europejczykami. To dzięki właśnie inwestycjom w firmy technologiczne jest szansa zmienić to wszystko. I to się w Rzeszowie bardzo dobrze układa, także brawo Rzeszów. Przejdźmy zatem do tematu zagadnienia z pogranicza etyki, ekonomii, a również bezpieczeństwa ziem polskich oraz niepodległości narodu polskiego. Jak pan widzi przedsiębiorczość młodych osób? Na co dzień jestem związana z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Rzeszowie. W związku z tym, jakie miałby pan rady dla młodego przedsiębiorcy? Osoby przychodzą do nas, które mają jakiś pomysł na biznes, natomiast nie mają zielonego pojęcia, co dalej? Co pan mógłby im poradzić? Tak, po pierwsze, nie wszyscy oczywiście powinni być przedsiębiorcami. Czyli to jest 5% ludzi, którzy mają naturalne kwalifikacje, 15% tych, którzy w sprzyjających warunkach w inkubatorze przedsiębiorczości mogą to zrobić. I dla nich jest adresowana przede wszystkim ta formuła inkubatorów przedsiębiorczości, bardzo dobra. W mojej ocenie jest za mało inkubatorów przedsiębiorczości i są na ogół tylko w dużych miastach. Praktycznie nie ma w ogóle w średnich i w małych miastach tego typu innowacji i tam trzeba byłoby je tworzyć. Dlatego państwo polskie powinno zwiększyć dotacje do inkubatorów przedsiębiorczości, żeby one właśnie pokrywały bardziej mapę Polski. To jeżeli chodzi o inkubatory przedsiębiorczości. Ja też proponuję w swoim programie firmy na próbę i fundusze zalążkowe, czyli takie inne rozwiązania, które podobnie jak inkubator przedsiębiorczości ograniczają niezbędny kapitał, jaki trzeba mieć rozpoczynając działalność gospodarczą. Firma na próbę to taka propozycja z Wielkiej Brytanii, gdzie przez 3 miesiące się nie płaci żadnych podatków. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze zalążkowe, to jest tak, są takie linie kredytowe, jak człowiek przejdzie przez normalną procedurę kredytową i bank daje mu kredyt, ale nie ma czym go zabezpieczyć, bo nie ma historii biznesowej, nie ma majątku, nie ma kapitału, który by to zabezpieczał, to wtedy bank obejmuje jakby kapitał w tym przedsiębiorstwie, czyli właśnie taki zalążkowy fundusz tworzy w tym przedsiębiorstwie, dzięki czemu ten projekt może ruszyć, a potem na pewnych warunkach odkupuje właściciel, który to wymyślił, od banku ten włożony kapitał. No to są formy, które mają wesprzeć właśnie tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, ale fundamentalną, podstawową kwestią dla każdego, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą, jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ludzie naprawdę potrzebują. W różnej skali, czy ja produkuję, nie wiem, długopisy, jestem przewodnikiem, czy też produkuję jakieś części metalowe, czy oprogramowanie, czy cokolwiek innego. Co bym nie robił, muszę jakby dowiedzieć się, czego tak naprawdę potrzebują ludzie i dobrze rozpoznać ich potrzeby. To jest po pierwsze. Po drugie, jakby patrzeć na zmieniającą się ofertę, bo tam, gdzie już dzisiaj są producenci, gdzie rynek jest zajęty, strasznie trudno jest wejść z nowym produktem, ale jest cała masa, życie przynosi całą masę nowych oczekiwań. Nie wiem, jak wygląda sprawa odprowadzania samochodów na lotnisko w Rzeszowie, ale mogę sobie wyobrazić, że dla niektórych ludzi taniej pewnie byłoby, gdyby ten samochód ktoś zabrał, niż gdy go zostawiał na parkingu
na lotnisku. W wielu lotniskach w Europie rozwinęła się taka oferta działań, że są ludzie, którzy po prostu zabierają samochód sprzed wejścia na lotnisko. Człowiek podjeżdża, jest umówiony, ktoś przyjmuje kluczyki, zabiera samochód temu komuś, albo odprowadza go na parking i wrzuca do odpowiedniej skrzynki, albo w ogóle zawozi do miejsca zamieszkania. Nie wiem, czy w Rzeszowie już jest na to rynek, czy nie, bo nie mieszkam na co dzień w Rzeszowie. Podaję taki przykład, w Lublinie jest bardzo trudno w niedzielę oddać coś do pralni. Być może w Rzeszowie jest inaczej, ale jeśli nie jest, to to jest może jakiś pomysł, prawda, żeby właśnie zająć miejsce, którego jeszcze nikt inny nie zajął. I tak dalej, i tak dalej. Szukam jakiejś okoliczności, która pozwala mi wystartować z niewielkim kapitałem albo bez kapitału, ponieważ nikt inny tego nie robi. Wyspecjalizować się w czymś i koncentrować wysiłek w jednym kierunku. Nie rozpraszać się na 5 różnych rzeczy. Jak już się zajmuję piekarnią, to nie ruszam z pralnią, że tak powiem. Jak ruszam, mam pralnię, to nie szukam myjni samochodowej, bo to jest rozproszanie siły środków. Koncentracja, dobry wybór, analiza i odszukiwanie potrzeb ludzi. I na dokładkę to wszystko jeszcze musi być zgodne z tym, w czym ja się dobrze czuję jako człowiek, co mi daje radość, satysfakcję, poczucie, że dobrze funkcjonuje. Dobrze. Kwota wolna od podatku. Pana zdaniem powinna zostać na niezmienionym poziomie, czy może jednak warto ją podnieść, wyrównując poziom życia zgodnie z krajami zachodnimi Europy, zrównując się chociażby z takimi gospodarkami jak włoska, niemiecka czy angielska? Klub Twojego Ruchu 2 razy w tej kadencji składał projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Dzisiaj w Polsce można zrobić w ciągu roku 3000 zł wolnych od podatku. W Kambodży 8 tysięcy, w Niemczech to jest 50 kilka tysięcy, w Wielkiej Brytanii 60 kilka tysięcy. Nie wiem, jak jest we Włoszech, ale to też jest kwota powyżej 40 tysięcy. W związku z tym to jest 20 razy więcej niż w Polsce kwoty wolne od podatku. Jednocześnie rząd polski wylicza, że minimum egzystencjalne, żeby człowiek nie umarł z głodu, to jest 6 tysięcy złotych rocznie wolne od podatku. Czyli w Polsce, żeby nie umrzeć z głodu za Komorowskiego, Tuska i Kopaczowej, trzeba najpierw zapłacić podatki. W takim kraju właśnie żyjemy. I ja proponowałem zwiększenie tej kwoty wolnej od podatku przynajmniej do poziomu minimum egzystencjalnego, czyli tych 6 tysięcy złotych. To i tak będzie oznaczało 14 miliardów złotych mniej podatków do budżetu państwa, ale moim zdaniem te pieniądze po kilku miesiącach wrócą do budżetu państwa, bo ci ludzie te dodatkowe wolne pieniądze od podatków przeznaczą na konsumpcję i nakręcą koniunkturę na rynku wewnętrznym. Ale oczywiście to jest pierwszy krok, podwyższenie do 6 tysięcy, moim zdaniem możliwe, realne. Po następnych 2-3 latach będzie trzeba kolejny raz podnosić tą kwotę wolną od podatku, bo w Polsce ludzie zarabiają bardzo mało dzisiaj i są bardzo opodatkowani. I to naprawdę się musi zmienić. Wbrew temu, co twierdzi minister Szczurek, który dwukrotnie był przeciwko tej naszej propozycji zwiększenia kwoty wolnej od podatku, właśnie te 14 miliardów złotych, które niby budżet straci, no one w postaci kupionej żywności, ubrań, podstawowych artykułów takich codziennego użycia, wrócą po paru miesiącach do budżetu i tak naprawdę w postaci podatków zwiększą możliwości naszego budżetu, a nie zmniejszą. Dobrze, proszę mi powiedzieć, jak pana zdaniem powinna wyglądać w naszym kraju polityka prorodzinna? Według badań pana profesora Czapińskiego z tej diagnozy społecznej są 2 główne powody, dla których ludzie, których stać na dzieci, tych dzieci nie mają. Przedszkola są czynne do 16, za krótko, musiały być czynne do 18, do 19, bo jeżeli dwoje rodziców pracuje, kończy się dzisiaj praca często 16-17, zanim się jeszcze dojedzie do przedszkola czy tam do żłobka, no to po prostu trzeba, żeby to było czynne do godziny 18. Drugi powód jest taki, że w szkołach zadaje się pracę domową. Jak ktoś wraca dzisiaj z pracy o 17-18, musi ugotować kolację, a jeszcze na dokładkę odrobić godzinę czy 2 godziny pracy nie z jednym, dwójką, tylko z trójką dzieci, no to po prostu nie ma szans na zrobienie tego, chyba że sobie zatrudni kogoś do opieki, a to oznacza już znacznie większe dochody. Więc państwo musi zwiększyć czas otwarcia żłobków i przedszkoli i doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie pracy domowej zadawanej do domu, co zresztą swoją drogą ma wiele innych jeszcze zalet. Natomiast polską politykę prorodzinną prawica, czyli Platforma, PiS i inni uprawia w ten sposób, żeby dawać dotacje, ulgi podatkowe czy zapomogi dla kolejnego dziecka. No to zachęca ludzi najsłabszych ekonomicznie, żeby brać kolejne dzieci, które będą źle wychowywane, niedokształcone, niedofinansowane, po to, żeby dzięki temu sami się mogli utrzymać ci, którzy dostaną dzięki temu na drugie, trzecie dziecko kolejną sumę pieniędzy. To jest polityka społeczna postawiona na głowie, jak wiele rzeczy w Polsce. Dobrze, proszę mi powiedzieć, polski przemysł alkoholowy. Większość ze znaczących podmiotów naszego kraju jest w posiadaniu kapitału zagranicznego. Pana zdaniem istnieje realna szansa na odrodzenie
polskiego rynku alkoholowego? Czy na takie działanie jest już może za późno? Znaczy, po pierwsze kwestia polskości. No jak ktoś, jakaś fabryka jest w Polsce i produkuje wódkę żołądkową, gorzką, czy sobieski, czy jakąkolwiek inną, to jest to wódka polska i wszyscy, którzy na świecie ją kupią, będą uważali ją za polską, ponieważ jest wyprodukowana w Polsce, ma polską nazwę, polską tradycję technologiczną. Więc mi to nie przeszkadza, że kapitał w tej czy w innej fabryce jest niepolski, skoro właśnie fabryka jest w Polsce i nazwa jest polska i tak dalej. Ale bardzo dużo dla rozwoju rynku alkoholowego zrobiłyby zmiany w przepisach polegające na tym, żeby producenci płodów rolnych, na przykład producenci owoców, mogli przerabiać te owoce na cydr, piwo, bimber czy wódkę na podstawie własnej odpowiedzialności cywilnej. I jeśli by chcieli sprzedawać, po opłaceniu odpowiedniej akcyzy, a nie tak jak dzisiaj, kiedy się wymaga od nich takich rozwiązań sanitarnych, które są możliwe tylko dla dużej produkcji. Jak pani pójdzie na targ w Czechach, tutaj w Słowacji, no w Słowacji może mniej, szczególnie w Czechach, w Austrii, na Węgrzech, to jest na targach pełno produktów robionych przez rolników z różnych właśnie własnych owoców, własnych surowców, w oparciu o własną odpowiedzialność cywilną. Czyli to jest możliwe w tylu krajach. Dlaczego w Polsce jest niemożliwe? Pójdzie pani na targ tutaj w Rzeszowie, czy gdziekolwiek indziej, ja byłem i w Przemyślu, i dzisiaj byłem w Kolbuszowej. Nie ma tego typu produktów, ponieważ nie ma możliwości do tego typu produkcji. A jak ludzie zaczną robić właśnie legalnie bimber, legalnie destylaty owocowe, nalewki i tak dalej, to po jakimś czasie powstanie wielka nowa tradycja tego typu produkcji. Nie wiem, dlaczego minister Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego od 8 lat kierujący z krótkimi przerwami tym resortem nie jest w stanie tego po prostu załatwić wreszcie w Polsce. Apeluję, żeby to się w końcu stało. Dobrze, sytuacja na Ukrainie. Jak według pana powinno reagować państwo polskie? Odpowiednio wykorzystujemy nadarzającą się okazję, by nadać ton Europie, czy wręcz odwrotnie? Podporządkowujemy się decyzjom krajów zachodnich. Jak przedstawiciele państwa polskiego powinni się zachowywać w nawiązaniu do sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, aby maksymalizować zyski? No, Polska jak zwykle uprawia politykę postaw się i zastaw się. Prawda? No, taką politykę emocjonalną, politykę gestów, symboli, która jest oczywiście pochodzi z XIX czy XVIII wieku, jak nie mieliśmy swojego państwa i która nie ma dzisiaj sensu. Myśmy Ukrainie niczym nie pomogli tymi naszymi wyjazdami na Kijów i tym wszystkim, co robiliśmy, bo Putin i tak na nią napadł. Dzisiaj kluczową dla polityki międzynarodowej są kwestie ekonomiczne. Tak długo jak Polska nie będzie w strefie euro, nie będzie się jeszcze mocniej wiązała ekonomicznie z Berlinem, i tak, żeby wymiana handlowa między Polską a Berlinem była dwa razy większa niż między Rosją a Berlinem, a Niemcami, no tak długo nie będziemy mieli sojusznika w postaci Niemiec zdeterminowanego nas bronić. Bo Niemcy będą to wszystko liczyli, Holendrzy, Niemcy, Francuzi będą patrzyli na pieniądze. Jeżeli się opłaca bronić Polski, tak jak się opłaca dzisiaj im bronić Grecji, bo jest w strefie euro, to będą jej bronili. Jeśli tego nie zrozumiemy, jeżeli odpowiedzią na te trudności będzie z naszej strony zbrojenie się, czyli produkowanie mięsa armatniego, bo dzisiaj Polska ma tak słabą armię w porównaniu z armią rosyjską, że myślenie o jakiejkolwiek konfrontacji bezpośredniej jest po prostu szczytem naiwności. Polska ma 42 sprawne samoloty, 1000 czołgów i tam 4 łodzie podwodne. Czym do ludzi? No to po prostu żadnej możliwości prowadzenia bezpośredniego starcia militarnego. Więc jeśli chcemy po pierwsze zadbać o własne bezpieczeństwo i na końcu pomóc Ukrainie, to musimy patrzeć na czynniki ekonomiczne. Putina trzeba osłabiać niskimi cenami gazu i ropy i zmuszać do negocjacji, a nie do konfrontacji militarnej, bo w tej drugiej zawsze przegramy. Będziemy mieli tylko więcej pomników także w Rzeszowie. Czy sądzi pan po ostatnich doniesieniach mediów związanych z traktatem o broni konwencjonalnej, że powinniśmy się jako obywatele państwa polskiego, a zarazem mieszkańcy Europy Środkowej czuć się zagrożeni? Nie, Polska jest bezpieczna, ponieważ jest w NATO i autorytet amerykański i interesy amerykańskie wynikające z tego autorytetu będzie nakazywał Amerykanom bronić Polski. Gdyby Amerykanie nie bronili członka NATO, to znaczy, że Arabia Saudyjska i w ogóle cała północna Afryka, część Azji, Ameryki Południowej nie miałaby gwarancji amerykańskich dla prowadzonej polityki. A to by oznaczało upadek interesów amerykańskich w tej części świata. Więc nie dlatego, że Amerykanie kochają Polaków, ale dlatego, że kochają własne pieniądze, będą bronili Polski. Katarzyna Osóbka, studenci dla Rzeczypospolitej Rzeszów. Dziękujemy za wywiad panu Januszowi Palikotowi, polskiemu przedsiębiorcy oraz posłowi ubiegającemu się o stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję, miłego dnia.